Pokażemy w tym filmie, jaka jest różnica między zastosowaniem zmywacza i nitro. Przyklejam taśmę na środku pudełka, żeby oddzielić część, którą będziemy traktować nitrem, od tej glancowanej zmywaczem. Jako przykład użyję plastikowego opakowania na CD, które pobazgrałem pisakami tak zwanymi olejowymi. Producent tych pisaków twierdzi, że zawierają farbę olejną. Rzeczywiście napisy są trwałe, dużo bardziej niż popularne pisaki wodoodporne. Przecieram wszystko mokrą szmatką i widać, że napisy nie schodzą. Pamiętajcie o tym, że tak naprawdę to nigdy nie wiadomo, co te konkretne nitro, którym dysponujecie, ma w składzie. Każdy producent ma swoją recepturę. To tak jak z kiełbasą. Od każdego rzeźnika inna. Jak widać, napisy ładnie schodzą z pudełka, ale niestety widać też wyraźnie, że plastik matowieje. Nitro dobrze zbiera, ale reaguje z plastikiem, na czym raczej nam nie zależy. Nie z każdym, ale z reguły nie będziemy wiedzieć, który plastik jest odporny, dopóki nie spróbujemy. A teraz robótka z mywaczem. To jest preparat specjalnie przygotowany na takie okoliczności, czyli odtłuszczanie wszelkich powierzchni, w tym plastiku. Tak to cudo wygląda. To jest preparat specjalnie przygotowany na takie okoliczności, czyli odtłuszczanie wszelakich powierzchni, w tym plastiku. Jak widać, również daje radę. Farba zostaje naczyściwie tak, jak miało być, a plastik jak nowy. I powtórzymy, żeby nie było wątpliwości, że słabiej smarowałem zmywaczem niż nitro. Możemy tak pucować i miesiąc, ale nic to nie zmieni. Plastik nie matowieje. To ważna informacja w wypadku, kiedy chcecie odtłuścić plastik lub coś w pobliżu plastiku i nie bawić się w maskowanie. Na przykład odtłuszczanie kokpitów czy szyb pod wszelkiej maści powłoki typu antypara, niewidzialna wycieraczka czy inne wynalazki. Jest po prostu bezpiecznie. Wycieramy na koniec suchym czyściwem i zaraz będziemy mogli podziwiać efekt tej próby. Jeszcze tylko odkleimy pudełko, żeby było łatwiej pokazać, co nam z tego wyszło. Teraz pokażemy do kamery z bliska, jaka jest różnica. Dobrze pokazać to pod różnymi kątami, bo tak z jednego ujęcia nie wszystko jest wyraźnie widoczne. To jest zresztą spory i nieustający problem przy filmowaniu robótek lakierniczych. No i co? Widać różnicę? Odpowiedzcie sobie sami. Ja gorąco polecam stosowanie tego zmywacza. Ma naprawdę szerokie zastosowanie. Na przykład ściąganie tych cholernych etykiet z opakowań. Tak właśnie miałem, kiedy spróbowałem zdjąć klej po cenie z pudełka używając nitro. Lipa. Od tamtej pory używam zmywacza i szafa gra.